tak tutaj, tak publicznie. hej hey, z jest Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was u Kasi. Kolejny odcinek, słuchajcie, po ostatnim odcinku dzieciaki wróciły już do domu. Jakbyście pytali, dzieciaki wróciły od Cassy, od Juliana już do Klary i do Vincenta, także są już w domu po wyjeździe z dziadkami, a my jesteśmy u Vivi i u Jenny. U Vivi i u Jenny, tak jest. Jesteśmy dzisiaj u dziewczyn, pewnie jak widzieliście tutaj taką zlepkę zdjęć przed odcinkiem, no to no tak. Jenny jakby poznała tutaj partnera powiedzmy naszej Vivi. Lekko też się zdziwiła, jak zresztą Wy też się lekko zdziwiliście, no. No co? No na razie jest taka trochę niezręczna sytuacja między dziewczynami, ale to się zmieni, myślę. Dzisiaj mamy czwartek simowy, słuchajcie. A jutro mamy piątek, a nasza. Jenny w pragnieniach ma zrobić imprezę. Ja pomyślałam sobie, że to będzie fajny pomysł, żeby zrobić sobie imprezkę tutaj u dziewczyn. Taką Ala parapetówkę, bo nie było tej imprezy, jak dziewczyny mieszkają razem, chyba nie, więc zrobimy taką imprezę w dzisiejszym odcinku. No i słuchajcie, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, lecimy po 5 tysięcy subskrypcji, a więc będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie, i co? No i tak, Jenny jest na zajęciach, na swoich pierwszych zajęciach zresztą, a nasza. Tutaj Vivi gra sobie na gitarce, bo musi mieć ukończone tutaj to A e, i Wince do nas wpadł. Tak, wpadł sobie do nas, buszuje po komputerze Jenny, raczej znaczy ona się nie będzie, nie byłaby z tego zadowolona, jakby to widziała, no ale nie ma jej w domu. E, a, i nasza Lea, słuchajcie, nasza Lea, co taka smutna jesteś Kruszynko, miała urodziny, słuchajcie, jest już, jest już psiakiem e, dorosłym, tylko ona ma różową obrożę, ale była na spacerku, więc... Dlatego może jej się zmieniła. Dobrze, wiesz co, Vivi, wie, wie, weź, a ty chcesz na spacer? Coś byłaś. O, wróciła Jenny nasza, wróciła z, ze szkoły, pracę domową. Dobrze, to na pewno zrobimy za 22 godziny. Wiesz co, weź ją na spacer, co? E, możesz iść pobiegać nawet. Tylko, nie wiem, ona rano przed zajęciami była z nią na dworzu. No to najgorsze jest w tym bloku, jak mamy piesie, pieseczka, że na ten dwór musimy z nią wychodzić, co nie? Czekajcie, weź, e, hmm, więcej opcji. Wyprowadź, krótki spacer, no. O, mama dzwoni, słodko. A patrzcie, tutaj chodzi ten Sim taki, co mieszkał obok yy, Vivi. Może byś się z nim zapoznała, Jenny? Czemu ty tak tutaj stoisz, nic nie robisz? Nasz piesek jakiś jest zły. Idź do domu, piesek. No, weź się zapoznaj z tym gościem. Fajnie by byłoby. Poczekaj, nie, zwierzaka. No, idź się z nim zapoznaj. Zwierzaka zaraz zawołamy do domu, jak będziemy już. No, wow, spotkali się w końcu. Chodzili dookoła, ale dobra, w końcu im się... Udało spotkać. Patrzcie, ten sim jest taki. O, to jest sim od was, oczywiście. Ja wprowadziłam go tutaj do miasteczka. Może by pasował do naszej Jenny? Tak, zobaczcie. On jest od niej chyba starszy, tak mi się wydaje. No ale ciekawy, taki, ciekawy. No dobra, wracaj do domu, bo cała zmoknisz, a jeszcze musisz odrobić lekcję i tak. Do domu, go home. Wow, skrzypaczka symfoniczna. Wow, ale premier dostaliśmy. Mm, I pracujemy ok o 14.21. No, jutro mam nadzieję, że będziemy mogli wziąć wolne, bo jutro mm, chciałabym zrobić tę imprezkę. Mm, czekajcie, 4 dni możemy wziąć. Dobrze, to super, to super. Dobra, Sikuci się. Ła! Patrzcie, jaką ona makietkę do pracy. No, nieźle, słuchajcie, no, nieźle. Dobra, chodź, tutaj sobie skorzystaj, weź sobie prysznic po tej robocie. Skorzystaj, weź sobie prysznic, o, proszę bardzo. Mm, I co tutaj masz w ogóle? A tutaj co mamy? Napisz cztery utwory. Ci sąsiedzi z boku, są tacy hałaśliwi, że szok. Cały czas coś hałasują. A nasza Jenny, słuchajcie, robi ciasto ryżowe, chyba, tak to się nazywa, dla rodziny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, czy będzie smaczne. No, fajnie, żeby umiała gotować, co nie, więc niech się uczy powoli już. No, nie do końca jej to chyba wyszło. No, ale spróbuj co, żeś zrobiła. No i schowamy do lodówki, bo szkoda, wyrzucić. Jakoś niezbyt dobra. No dobra, spać ci się chce, wiem, że ci się spać chce, ale wiesz, co weź sobie? Tak przed snem troszeczkę pomedytuj. A ty, jak tam? Chciałabym, żebyś ten siódmy poziom osiągnęła. Tym bardziej, że jesteś zainspirowana, to w miarę ci to idzie. Ja tutaj wzięłam te krzesło i tutaj <laughs> przestawiłam, bo nasz ten Michael czasały się zaciął. I musiałam przestawić, żeby, słuchajcie, ten. Żeby, 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 żeby on wylaz, żeby wylasnął, tak jest. Tobie chyba muszę tą sukienkę zmienić ze strojów sportowych na coś innego, bo to śmiesznie wygląda, jak ona medytuje w tej sukieneczce. Dobra, udało się, mamy siódmy poziom, słuchajcie. I co teraz będziemy mogli pisać. Zagraj utwój, zagraj ćwicz, auto, napisz melodię reklamową, wykonaj serenadę. Kurde. Napisz cztery utwory. Napisz utwór. Kliknij. Simowie posiadający wysoki przyjemności mają większą szansę na tworzenie lepszych utworów. No a my mamy już siódmy poziom. No nie wiem. Dobra. Wiesz co, zostaw już to. Zostaw już to, wiesz co? Weź, pogłaszcz swojego psiaka, bo to jest Twój piesek, byś nie pamiętała. Możesz zejść na dół, to sobie zjesz jakieś te ciasto. W sumie, no, weź sobie jakieś te resztki, a coś tam. A nie wolisz coś innego niż ciasto ryżowe. Dobrze, weź prysznic i idź spać. A nasza ta, no, to już sobie daruj, idź spać sobie po prostu. Dziewczyny, myślę, że na ten moment troszeczkę siebie unikają. Trochę może czują się niezręcznie w tej całej sytuacji, no, ale no dobra, zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że Vivi na pewno nie zaprosi na tą imprezę całą Taylor, a nie Michael. Co mi z tym Michaelem? Nie wiem czemu. Eee, raczej nie zaprosi go Vivi, więc yy, no. Dobra, także pójdziesz ty spać. No i dobra, jutro imprezka. Patrzcie, dziś dodatkowo jest Dzień Miłości, więc ciekawie. Dobra, wiesz co, wstawaj. To oni chyba, jak jest Dzień Miłości, to mają tak ym, po prostu wolne. Co? Eee, niby mają, że ten. Dobra, dodaj wydarzenie. Dodaj wydarzenie i zrobimy z tego, słuchajcie, zwykłe przyjęcie. Impreza taneczna, przyjęcie domowe, po prostu, chyba tak myślę. Eee, Dobra. Coś tu się zmieniło. To chyba przez ten dodatek nowy, dobra. Gospodarze będą dziewczyny, oczywiście. No i goście, słuchajcie. Kogo zaprosimy? Jego nie zapraszamy, to nie wiem, kto to jest w ogóle. Na pewno zaprosimy sobie Vincenta. No taty raczej co on w ogóle, dlaczego. On... <ścoughs> Nieważne. E, raczej nie będziemy rodziców zapraszać na taką imprezę, co nie? Raczej, raczej bardziej taka dla znajomych impreza niż dla rodziców. No my je możemy zaprosić. Ym... A ty jak mało ludzi znasz. Dobra, no, to wiecie co, to zrobimy to Jenny, bo Jenny zna więcej ludzi, znaczy Vivi, wi -wi, wi -wi. ja myślałam, że jakby wszyscy znajomi tutaj, a patrzcie Vivi ma urodziny, no jeszcze kawałek, ale ma, <laughs> dobra czekajcie, dodaj wydarzenie, zrobimy przyjęcie domowe, tak, gospodarzem będziemy my, a gościem będą, słuchajcie, Kado. Pamiętacie tego? Ka o, ma make? Makę, make, make? Dobra, weźmy jego. Właśnie, widzicie, ona to zna trochę ludzi. Ona to trochę z nas. Zaprosimy jakichś kawalerów. Słuchajcie, zaprosimy jakichś kawalerów. Nolana, tu Gabriela, jakaś, no możemy ją zaprosić. Elis, Kinga. No to właśnie mije. Obruk, Vincenta, Liama, Varena, Jana jakiegoś. A gdzie jest ta? Co my nie znamy, Klary? Serio? Dobra, to Klarę zaprosimy oddzielnie od Jenny. No dobra. Uh -huh. i to będzie w rezydencji naszej. Zróbmy to na przykład o 19. O. No i dobra, i dzisiaj będzie impreza. W Dzień Miłości to w sumie też niegłupi czas na imprezę. Dobra, chodź, chodź sobie weź prysznic, jak wstałaś i chodź sobie, słuchaj, sobie zjedz coś, coś tam z jakiejś resztki. Chodź, chodź. Wezmę jej ten dzień wolny, bo nie wiem właśnie, czy są wolne dni w karierze, jak są święta, czy też nie. No ale dla wszystkiego sobie weźmiemy. Dobra, i potem chodzi, weźmiesz szybki prysznic sobie. No i dobra, Jenny, słuchaj, Vivi. Jenny poszła na zajęcia, a Vivi sobie tutaj będzie. Uuu. Uuu. To jest do spa propozycja na randkę o 10 rano. No chodźmy, no chodźmy, no. No dobrze, to jest to spa, w którym byliśmy ostatnio. O, właśnie, a no właśnie. On na dzień miłości może nas, daj mu kaczuszkę z tej okazji, zaprosił, jak myślicie. Zablidowy ale właśnie jest na spacerze. Aha, nie lubisz spacerów z psem? No to pięknie. No dobra. I może weźmy go tutaj, słuchajcie, bar... Ws uu, uu, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. Dobra, może z hydromasażem, słuchajcie, może z hydromasażem. Ale tak tutaj? Tak publicznie? Przecież... Przecież tutaj ludzie chodzą. No, Okej, okay, dobra, czy, uda czy to będzie w ogóle możliwe? Ale śmiesznie. Nie no, oni bez jakby żadnej krępacji. Patrzcie, o tutaj będzie dobrze widać Vivi ten e, tatuaż od Agi. Aga podawała linki na Discordzie, więc zapraszam Was na Discorda, jeżeli chcielibyście sobie takiego tatuaża Waszym simom sprawić. Nie no, patrzcie, no jakby nie mają żadnych zahamowań, jakby ja nic tu im nie przeszkadza w takim, że... Jóna, no, że się świetnie się bawisz. No, jak widać. Nie, jak widać, tylko plambo pledwo. O nie, oby tylko oni się nie zacieli tam. Bo tak trochę to wygląda. A nie. Dobra. Okej, okay, fajnie. No to dobra, idź do toalety, bo ty siku chcesz. <laughs> fajnie. Myślę, nie... Dobra, idziesz siku zrobić, czy jak? No idź do toalety. Toalety. Gdzie tu są toalety damskie? Nie wiem, czy tutaj są jakieś toalety. Widzę tylko same te. Gdzieś jakaś toaleta musi być, Halu. O tu jest. Proszę sobie ładnie skorzystać. Chodź. Chodź, chodź, chodź. A, no i ta yoga dla, dla Klary powstała te studio jogi dla Klary. No ale dobra, dzisiaj posiedzimy u dziewczyn, ale następnym razem się skupimy troszeczkę bardziej. A, to męska pewnie. No to tutaj skorzystaj. Ne, nasz Taylor postanowił się wybrać na lekcję jogi. Więc tak, on sobie tu ćwiczy na ten czas. Nie chce żadnych saun. <laughs> Patrzcie, tak, jak się przewróciła biedna. No i wzięło się, skończyło. Ale ono tutaj jeszcze jest, więc może dzielę się wskazówkami. No rzeczywiście, wiesz, co jakby tak. Mhm. Dobra, i zaraz wracamy do domu. Słuchajcie, wracamy do domu, bo to już jest 14, więc zaraz nasza pewnie Jenny już wróciła, więc no. No, wypadałoby, żebyś się ubrała, nie tak paradujesz <grytanie> w samych gaciach. Wiesz co, chodź, chodź zrobisz jakieś jedzonka, bo ty chyba masz lepszy poziom gotowania, więc mogłabyś coś przygotować. Ale wiadomo, nie, nie będzie mięsna zapiekanka, albo, nie, albo wiejska zapiekanka z niby mięsem. Może zrób to, na imprezę myślę, że akurat... Czy ty jesteś pies zadowolony? A gdzie ty jesteś? Ty jesteś na kąpie. Wiesz co, ja bym ci radziła, wiesz co zrobić? Uniwersytet. Pisz, zacznij, dziewczyno, tak, lepiej zacznij wcześniej. Dobrze ci radzę. Tak. <laughs> tak, tak, tak. Dobra, ty Vivi, dawaj, rób żarło, zanim się ludzie zejdą. Bo my o 19 chyba żeśmy zaplanowali. To akurat. Okej, okay, zapiekaneczka jest piękna, jakoś normalna, no dobra, ale wiesz co, zrób jeszcze coś słodkiego, mm, bo te ryżowe coś tam to raczej nie jest zbyt. Myślę, że moglibyśmy tu wiejska bułeczki czekoladowe, bułeczki dyniowe, może czekoladowe zrób. To coś takiego i tutaj zrobimy tutaj przygotuj napój, myślę, że jakąś lemoniadę czy cytrołynię, czy coś tam zrobimy. Eee, I tak, mi starczą, i Oni tak mało jedzą. A my mamy jakieś... A mamy grajka. Dobra. <grafię> Także będzie grało. O, słuchajcie, Willi przyszła do Jenny do pokoju. Z jedzonkiem, bo na głodna. E, może przyszła porozmawiać właśnie z Jenny i trochę, może rozlucić atmosferę, żeby też, tak wiecie, nie było sztywno przed całą imp tą imprezą, bo z jednej strony to też no, jednak mieszkają ze sobą, więc powiedzmy, że Win Vivi tłumaczy Jenny, jak to wygląda, o co chodzi, jak ten, ale myślę, że Jenny tak nie bardzo pochwala, rozumie, ale może też nie będzie chciała się, wiecie, wtrącać, no jakby to jest Vivi sprawa, Vivi życie, niech ona tak naprawdę sobie robi, co chce, co nie? No bo co? Ura, ra, ura, ra, nasza Vivi. Słuchajcie, się odwaliła. W tą swoją kiecę. Dobra, wiesz co? Chodźcie już do domu. A ty nie możesz pójść do domu w tej chwili. No spoko. To czekajcie, ja tutaj się do Jenny przeniosę. Jenny, co się ubrałaś? A ty masz to? No dobra. I chodź tutaj, Vivi, z tym pieseczkiem. Chodź, chodź, chodź. Podejdź tutaj. Chodźcie, chodźcie do domu. A ty. Weź włącz, 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 włącz jakiś latynoski pop, może być. I chodź tutaj na dół, wiesz co? Otwórz, Wyjm, wyjmij tę zapiekankę, wyjmij te ciasteczka. Tutaj dziewczyny wiecie, postarałeś się, zrób te do picia coś. Chodź, ty masz taki strój, ja nawet już nie pamiętam, że ci taki dawałam, ale taki możesz mieć jak najbardziej. Gdzie jesteście? Idziecie do domu. Dobrze. No, lasza Vivi, no popatrzcie na nią. No, no, tak. Dobra, wiesz co, odepnij smycz już mu. Odepnij smycz, tak jest. O, patrzcie, tutaj przyszedł, kto to I Jan. dobra. No tutaj możesz śmiało sobie rozmawiać, przyjazne powitanie sobie możesz zrobić z Ianem. To są ciekawi Simowie, powiem wam szczerze, ciekawi są Simowie. Tu na górę ktoś po widziałam już, a oczywiście na kompa, no bo jakby inaczej. Weź go jakby... Aha, dobra, to weź zrób z nim przyjazne powitanie i jakby powiedz mu <laughs> przepraszam, mógłby, mógłbyś wyjść z mego pokoju. <laughs> dobra, zrobiliśmy Nie, o jest też Vincent, a weź, a może Klara została z dziećmi, a tam Klara, znaczy dzieci do dziadków. Weź Klarę zawołaj, ona jest. Ty ją znałaś przecież. Gdzie jest Klara? Halo Klara. Czemu nikt nie ma Klary w znajomych? Czy ja jestem ślepa może? A czy ja może jestem. No, patrzcie, nie mają dziewczyny glary znajomych. Okej. Okay. Okay. No to e, słabo troszeczkę. <laughs> może zapoznamy się z nią w przyszłości, wypadałoby. Ale nie wiem czemu. Co ty gotujesz w ogóle? Zostaw te kluski z czoskiem. Toś tu tyle jedzenia stoi, kobieto. Dziwna jakaś jesteś. Weź to, sprzątnij. Dobra, zwołaj wszystkich może na posiłek, niech sobie wszyscy spróbują, niech sobie zjedzą. Ej, ale chyba trochę więcej ludzi żeśmy zapraszali, co nie? Tak myślę, że więcej ludzi, przydko troje. Na razie może przyjdą jeszcze. Wiesz co, weź sobie tej cytrołyni, to może, wiesz, może ci się będzie wtedy lepiej tańczyć. Zachowuj się przyjaźnie, tak, porozmawiaj sobie z bratem, tutaj przyjazne, zapytaj go o zawód. O jest, tutaj kolejny pan, Mike, o jest też nasza bruk, tylko że wlazła na górę. Jest jeszcze jeden pan, a no to trochę się ich zeszło. Myślałam, że będzie ich mniej. No ale są, so. weźcie sobie poza zapiekańca albo tej cytrołyni i sobie siedźcie, no. O nie, zbagowała się jej szklanka, patrzcie. Przyczepiła, wypij, weź to, wypij. Może, jakby i to, wypij, to może. O, odbagowała. O, dobra, spoko, odbagowało się. Wow, wow, wow. O, jest Warren. patrzcie, Waren. Podziękuj hmm, mus... mu za przybycie. On tak. O, ta pani, co się jej stało? Kinga, ubierz się. Musimy jej wylosować ubranko, bo trochę słabo tak wie pani, tak paradować. O, proszę, jak ładnie. No trochę tych yy, się tutaj Simów zeszło, nie powiem, że nie. No i widzisz Vivi, ile masz tych kandydatów na przyszłych. Podziękuj za przybycie. O, jest też ciotka Mia, więc fajnie tańczy z Simką. O, Vincent tutaj spaczcie, jak kręci, ale on ma już taki tatuśkowy brzuszek. Patrzcie na niego. <laughs> ma już tatuśkowy brzuszek, nie ukrywajmy tego. Dobra, tu jest trochę sąsiadów z poprzedniego bloku, trochę znajomych ze studiów naszej. E, Vivi, więc trochę takich znajomych. Myślę że. myślę, że można odnowić takie znajomości jak najbardziej. Macie, ty sobie tańcują. E, tu w kuchni, pogawędki. O ty z ciotką miją. Możesz podziękować jej mm, za przybycie. No, tobie się siku chce, więc możesz sobie tu iść na górę. Ktoś tu buszuje na górze, no zawsze ktoś będzie buszował po kątach. Także już dobra, niech sobie łażą, aby nie siedzieli na kąpie, bo trochę smutno byłoby. A ten pan to kto? To jest Nolan. Popatrzmy na tego Nolana. Też ciekawy sim, zielonooki, też zabawne powitanie. No Jenny, słuchajcie, pozna trochę towarzystwa przynajmniej, bo wiecie, ona dopiero wchodzi w ten świat tych simów takich, więc dobrze. A, wy tutaj sobie tańcujecie, pogaduszki idą jakieś tutaj patrzę. Flirty, czy co to tam tu przy stole? No dobra, impreza. Impreza kręci się. Dobra, Vivi też się napi. cytrułyni, jakby. A, coś tam ci blokuje. A, ja wyłącznie telewizor, nie ma oglądania. Proszę sobie potańczyć. O, masz, pogadaj z Janem. I Jan jest ciekawym Simem, myślę. Zapytaj go o ulubiony kolor na przykład. Entuzjazmuj się, coś tam wiesz. Jakby tak, możesz. A może byś zagrała coś? Co na takiej imprezie? Myślę, że też wypadałoby. Co to jest? Parkiet. Może położymy parkiet. <noise> Niech tańczą. Eee, pojedynek taneczny, o właśnie, pojedynek taneczny na przykład sobie zrób z, z Janem właśnie. Dawajcie, pojedynek taneczny. <noise> dawajcie, dawajcie. A no, ale już ten ty... Dawaj pojedynek. Dawaj, dawaj, rzuć mu wyzwanie. Dobra, a ty tutaj Jenny? Jenny tu w kuchni, na coś tam sprząta. A, coś nie pykło z tym pojedynkiem. No dobra, no trudno. Dobra, wiesz co? Weź. Eee, zaśpiewaj piosenkę. Ognisko, jakaś tam piankowa melodia. Dawaj, może Cię będą słuchać, co? Na tej różowej gitarze. Hmm? No, trochę coś tam śpiewa, coś tam brzdąka, okej. Okay. Ta cytrołynia wali, patrzcie ją. A czemu nasz piesek nie chce wychodzić na zewnątrz sam? Nie wiem właśnie czemu. Zaraz ta Jenny go wyprowadzi. O, i koniec imprezy, poszli sobie. A już jest pierwsza, więc w sumie w sam raz. Dobra, wiesz co, weź Jenny pieska na smycz. I wyprowadzisz go na dwór. A ty co? A ty wiesz co? A ty idź skorzystaj, idź skorzystaj i sprzątnij. Ha? Po sprzątaj. A ta ma dalej przy tym, tym, tą szklankę. Ciekawa jestem, czy teraz będziemy może jakąś. Patrzcie tutaj wszyscy się rozchodzą. Zachęć do pójścia za potrzebą, no. Idź z pieskiem, zachęć, a potem mam nadzieję, że uda nam się tę szklankę usunąć. Z co ty robisz? Co co? Tam Patrzcie tutaj wszyscy, okay. nasi goście, wszyscy się rozchodzą. <noise> A ty zachęć do pójścia za potrzebą. Dawaj! Psiaku. O, widzisz? Super. Czy ty sprzątasz? ty sikasz na razie? No dobra, to sikaj. Nie wiem, jeszcze tutaj... Jeszcze przejdź się tutaj gdzieś tutaj. Też zachęć do pójścia za potrzebą. Co ty byś chciała? A zachowuj się przyjaźnie. No dobra. Te jak równo wstały. słuchajcie. Po imprezie, pobudeczka budeczka, głodne. Dobra, trzeba wziąć w pryszne. A ty co, idziesz robić? Weź porcję, no dobrze. To ty też chodź, możesz sobie zjeść, e, chociaż może najpierw już co posprzątamy. Tak, tutaj Vivi miała posprzątać, ale coś jej chyba nie wyszło do końca. Trochę zostało śmietków, więc posprzątają dziewczyny, ale też ona tutaj w ogóle ma dalej tę szklankę, więc mam nadzieję, że się jej pozbędzie właśnie teraz, <grych> że wyrzuci. Vivi tutaj będzie jadła sobie. Dobra, dobra. I może właśnie dzisiaj byśmy się słuchali, to jest dobry dzień, żeby się wybrać właśnie do Klary i do Vincenta, żeby właśnie z Klarą się zapoznać, no bo trochę smutno, że dziewczyny jej nie znają. Ja myślałam, że ją znają, nie wiem dlaczego nie. Dobra, wiesz co, tutaj pozmywaj, ale myślę, że dobra, to to już, wiecie, co ja sama, A czy nie to, że całe, tylko że pojedyncze wyrzucę, żeby. Ale patrzcie, szklanka jej się cofnęła, w sensie już nie. Nie ten. Nie ma jej w ręce. Dobra, wiesz co? Weź jakieś resztki, bo tych resztek trochę mamy w tej lodówce, więc weź coś sobie tam. Ty? Zjadłaś? Zjadłaś. Więc wiesz co? O nie. O ja! O ja! Weź zapłać rachunki, chodź. Chodź zapłać rachunki. Czy ty jesteś chora w ogóle? Dramatycznie zły posiłek. <gry> to twoja siostra zrobiła, no weź. Bądź choć trochę wyrozumiała. Dobra, zapłaciliśmy rachunki. Ja zapomniałam o nich. Dobra. A wiesz co, weź ty na przykład wrzucić coś na Instagrama, a czemu by nie, dawaj. I wiesz co, fajnie byłoby, jakbyś się ubrała, a nie tak paradujesz po klatce. W samej bieliznie. Dobra, wiesz co? Chodź, czy taka, czekajcie, czy ona musi ćwiczyć coś? Ona musi mieć ośmąć poziom gry na pianinie, więc dajesz. I patrzcie, nie ma tutaj, żeby napisać coś. Napisz utwór, no nie ma. Dobra, chodź, poćwicz sobie. Chodź, chodź, chodź sobie, troszeczkę poćwicz, a potem się wybierzemy. Czekaj, a ty co masz? Mają e, okropne święto, dobra, tu. Nieważne. Co my mamy jutro za zajęcie? A nie, dopiero jest. Dobra, to na razie z tymi dodatkowymi zajęciami, znaczy w sensie z pracami domowymi, o tak. Damy jej spokój, a zrobimy jej, żeby um, słuchajcie, zadania na kursy, praca semestralna, e, redaguj, żeby sobie zredagowała pracę semestralną i żeby dopiero później ją oddała. No więc taki poranek każda, każda z dziewcząt sobie spędzi, wiecie, na swoich <grych> zadaniach, a po południu się wybierzemy właśnie do Klary i do Vincenta. O, coś w tym Foxbury się odbywa. Więc spoczko, ale proszę, co tutaj masz? Graj na gitarze. A czemu nie mogę tego usunąć? Albo dobrze, dobrze. O matko, ile inform... Dobrze, dobrze, cieszymy się bardzo serdecznie. Nie musieliście nas aż tyle razy informować. Dobra, ona już też skończyła redagować tę swoją pracę, więc myślę, że też będziemy mogli już ją wysłać, żeby to było z głowy, słuchajcie. Tak, myślę, że możesz oddać już... Oddaj pracę semestralną. Tak, odda pracę. No. Dobra, jesteśmy u naszego brata, więc zapoznajmy się z jego żoną. Znaczy, jeszcze nie żoną. Jeszcze nie. Jeszcze, słuchajcie, jeszcze. Ja myślałam naprawdę, że one się znają, albo ja nie wiem, coś się stało, że się nie znają, nie wiem. Patrzę, że tutaj impreza, słuchajcie, od rana. Tu muzyka gra, tutaj dzieciaki bajki oglądają, tutaj patrzę, że się bawią na tym. No ale dobra, macie już tą Jenny naszą w znajomych? Znaczy, Klarę? Macie więc, <noise> więc macie szczęście, bo jakby wypadałoby, bo dzieciaki, a nie znacie też dzieciaków, wszystkich też fajnie, też fajnie, słuchajcie. A to rodzina. O, no to też wypadałoby poznać. A ty znasz? Tutaj Szarlotkę znasz. O, ty to chociaż znasz. No dobra. Dobra, patrzę, że tutaj siedzą sobie przy stole. Możemy sobie zagrać w to w sumie. Graj razem, dawajcie, zagrajmy sobie. A tu ich kitka jest malutka. Nasz ten, nasz tutaj też jest piesek, tylko siedzi, piluje, nie wiem czego. No ale wzięłam go ze sobą. <laughs> nie mogę z Wincenta, no patrzcie na jego tatusia wybrzuszek. Tryk? <laughs> Ojku. No, tak, musimy też tutaj do nich przyjść, trochę pograć. No, no tak gramy turowo, wiecie, trochę tu, trochę tu, więc mam wrażenie, że tak trochę, tak jest, nie jesteśmy aż tak blisko z tymi rodzinkami, tak jak byliśmy u Cassie, wiecie, od początku, że sobie siedzieliśmy tam i tak wszystko jakby było jasne, tutaj tak trochę, ale, no też ciekawe jest na swój sposób, jest to też dość ciekawe tak turowo sobie grać, co nie? Także myślę, że no, ale, <laughs> rodzinie jest na pewno. O, z tej mama, a kiedy przyjdziesz do domu, wychowanie cię może chcesz czasem, o, odwiedzę cię jutro tak, pójdziemy. Przy niedzieli pójdziemy na obiadek do Cassie i do Juliana. W następnym odcinku właśnie zrobimy sobie odcinek, gdzie będziemy sobie pogrywać trochę u Cassie, u Juliana. Zrobimy ten niedzielny obiadek. Zaprosimy wszystkich, a właśnie później przyjdziemy tutaj do Klary i do Vincenta, żeby z Klarą tej jogi troszeczkę się tam wybrać do tego studia i tak dalej. Jogi, którego, który powstał specjalnie dla niej, więc tak. O nie, a Vivi dzisiaj pracuje, więc no idź do pracy, idź, idź. Idź, idź do pracy, idź, idź. A ja nawet nie wiedziałam, że ona dzisiaj do pracy, idzie, no ale nie idzie. Nie idzie, nie idzie. A ty co, przegrałaś w lamę? Stara lama mocno płacze, o nie. Dobra, pogadaj z tym Vincentem. Zapytaj go o kierunek studiów, czy coś tam możesz, no. Poszłaś? A idziesz. No to dobrze. To dobrze, już wczoraj miałaś wolne, więc dzisiaj to... Wiesz co, weź go na smycz, i tutaj mają takie lepsze tereny, jakby takie ciekawsze, więc weź go tutaj na przykład, i żeby poszedł za potrzebą. No i będziemy też wracać już powoli powoli do domu, bo musimy lekcję podrabiać z nią na te studia. Patrzcie, jak mamusia tęskni ze swoimi dziećmi. Jutro przyjdziemy wszyscy, Kas. Jutro przyjdziemy wszyscy. Dobra, słuchajcie, a ja myślę, że będę już kończyć. Tutaj, patrzcie, Vivi poszła do pracy, także e, nasza Jenny ma troszeczkę spokoju. Deszcz pada, więc pogoda też nie jest zbyt ciekawa. Więc ona się wzięła za, słuchajcie, rzeczy na zajęcia, na studia. Trochę podrabia, trochę pouzupełnia notatek. E, poskupia się na tym w sumie, na czym powinna się e, skupić. A jutro będzie niedzielna, e, rodzinna niedziela. O, i Zatem się wybierzemy też właśnie do Klary i spróbujemy z nią porobić jakieś te lekcje jogi w tym jej studio, które właśnie zresztą Wam pokażę pierwszy raz. Także tak, dzięki was serdeczne za oglądanie tego odcinka, łapka w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie kanał i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!